Ból zmienia ludzi. Zostawia nieodwracalne rysy głębokie w środku. To, że czasem ich nie widać, nie oznacza, że nie istnieją. Nie patrz na innych, bądź sobą, życzę tobie dobrze w życiu. Nie poddawaj się. Nawet jeśli przez chwilę wydaje ci się, że stoisz w miejscu. Nie rezygnuj z tego, co kochasz i z tego, co daje ci siłę. Jest w tobie tyle cudów, ile wymarzyć może sobie książka o miłości. Weź nadzieję i wiarę we włosy, i jeszcze wiatr. Próbuj wolno, stopień po stopniu, zakręt po zakręcie, przezwyciężać swoje słabości. A kiedy przyjdzie kolejna burza, zacznie walić deszcz w oczy, to walcz. Nawet nie wiesz, ile masz w sobie siły. Ile zła możesz pokonać, ile dobra możesz spotkać na świecie. Niestety przyszło nam żyć w czasach, gdzie lojalność jest tylko tatuażem. Miłość jest jedynie cytatem. Szczęście jest mitem. Kłamstwo nową formą prawdy, a bycie fałszywym stało się stylem życia. Nienawiść jest publiczną i bezwstydną demonstracją kompleksu niższości. Gdybyś zwracał uwagę na każde słowo czy gest, którym obdarza cię twój wróg, mógłbyś już dawno zginąć. Nie przejmuj się opinią innych, żyjesz dla siebie. Pewność siebie, nie przejmowanie się opinią innych. Nie przejmuj się zbytnio krytyką, nie powiem ci dasz radę, gdy jest trudny moment. Bo to jest pusty zwrot. Za to obiecuję, że stanę zawsze po twojej stronie. Nie odwrócę się od ciebie, gdy będziesz mnie potrzebowała. Będę przy tobie, gdy będziesz celebrowała sukcesy. Nie oczekuję w zamian od ciebie niczego niezwykłego. Wystarczy, że też będziesz. Niekiedy limit nieszczęść, bólu i krzywd, jaki dotyka jedną osobę, jest zbyt przytłaczający. Bezustanna walka, wciąż w gotowości, na baczność. Co chwilę głazy do dźwigania, co krok to ściana muru przed tobą. Niekończące się zakręty, schody, bezdroża, ciemne tunele. Tak mało szans na odpoczynek, tak mało czasu na oddech, tak niewiele okazji, gdy można ukoić serce, uspokoić myśli. Czasem już tylko po cichu. Pytasz. Życie. Ile tych lekcji jeszcze dla mnie masz? Jak długo jeszcze będziesz mnie poddawać tym testom? Znam już ból, zbyt dobrze, poznałam porażek gorzki smak, pochylam się pokornie nad tym, co na mnie zsyłasz, uczę się, wyciągam wnioski z twoich lekcji, godnie i z klasą przyjmuję każde doświadczenie, nie krzywdzę, nie ranię, nie mszczę się, żyję niezmiennie według kropka wartości swojego wrażliwego, empatycznego serca. Nie łamię swoich zasad, moralności pod naciskiem tłumu, złości, bólu, czy chęci zemsty. Więc życie. Ile jeszcze muszę tych lekcji udźwignąć, odrobić? Abyś mogło powiedzieć dość. Już dosyć łez spłynęło po jej policzkach, już wystarczająco dużo ciężarów dźwigały jej drobne ramiona. Już wystarczy jej trwania w niepewności, w wątpliwościach. Już zbyt wieloma ranami i bliznami wytatuowane jest jej serce i dusza nad zbyt wiele chłodu doznała. Już jest wystarczająco silna. Teraz niech zazna odrobinę szczęścia. Niech jej dusza zaczerpnie oddechu. Już czas, aby jej serce zaznało spokoju. A myśli nabrały pewności. Dość już testowania jej osobowości, wzmacniania serca, hartowania charakteru. Ona już jest gotowa. Teraz. Niech po prostu zacznie żyć. I poczuje, jak szczęśliwie może smakować żyć. Poczucie wartości może wzrastać tylko w atmosferze, w której indywidualne różnice są doceniane, błędy tolerowane, komunikacja jest otwarta, zasady są elastyczne. W takim rodzaju atmosfery, która jest odnajdywana w rodzinie, w której wzajemnie się pielęgnują. Ludzie piszą i odpisują do tych osób, z którymi chcą rozmawiać, jeśli ktoś wciąż powtarza, że jest zajęty, odpuść, nie warto walczyć o taką relację. Idę swoją drogą tak jak ja chcę, we własnym etapie. Może upadnę, może skręcę nie tam gdzie trzeba i wiele razy powtórzę daną lekcję. Nieważne. To moja droga, moje życie, moje błędy, moje skłonności i moja siła, która z nich powstaje. Twoje zdrowie psychiczne jest ważne, niż cudze oczekiwania. Życie nam kładzie kłody pod nogi. Często rezygnujemy, już z dalszej drogi.
lecz trzeba stanąć twardo na ziemi i swoje życie na lepsze zmienić. Nie bójcie się, życie jest nieprzewidywalne. Za chwilę może zdarzyć się coś, całkowicie rozwiąże wasze problemy. Coraz więcej wirtualnych znajomych, ale nie ma z kim pogadać na ławce. Jesteśmy wiecznie online, ale coraz rzadziej dostępni. Mamy coraz więcej relacji, ale sukcesywnie mniej prawdziwych miłości oraz przyjaźni. Coraz więcej odpowiedzi, ale tylko jedno pytanie. Dokąd zmierzasz, świecie? Właśnie. Z problemami radzę sobie sam i nikogo nimi nie obarczam. W przyjaźni nie wierzę, znajomość, koleżeństwo i to w dzisiejszych czasach różnie bywa. Są do momentu, gdy mają korzyść, dziś ludzie wszystko robią dla korzyści, nawet zawierają znajomości.